Drogie ukochane panie, drogie ukochane kandydatki na księżniczki, kandydatki na boginie, kandydatki na królewny. Drogie kochane, trafiła mi się taka przedziwna rozmowa z pewną kobietą, która narzekała na współczesnych facetów, że ci współcześni faceci to się w ogóle do niczego nie nadają, że taki współczesny facet to jest, za przeproszeniem, ciapa, za przeproszeniem, kapyć, za przeproszeniem, to są troki od kaleson, a nie prawdziwy mężczyzna. To nie jest samiec alfa. Współczesny facet to jest ktoś, na kogo nie można oka zawiesić, bo to oko spadnie i się potłucze. I kochani, i w tym momencie ona już się tak wynarzekała, ja się tak wysłuchałem i przytakiwałem głową, to potem przyszło mi do głowy, że ona przecież ma syna. Ten syn już jest praktycznie pełnoletni, no bo już maturę zrobił, na studia się udał, tylko jeszcze rodziny nie założył, no bo to w trakcie studiów lepiej, żeby nie zakładał. Natomiast ta moja znajoma urodziła tego syna właśnie w tym wieku, kiedy on się udawał na studiach, czyli ona w wieku 20 lat już niańczyła swojego syna. I ja się jej pytam, kochana, czy jak gdybyś ty mogła się teraz cofnąć o te 20 lat do tyłu, do czasu, kiedy faceci za tobą szaleli, faceci nosili cię na rękach, prawdziwi mężczyźni się do ciebie dobierali, jak widać też skutecznie, bo masz syna, no, to czy gdybyś w tamtym czasie spotkała kopię identycznego faceta jak twój syn, to czy ty z zachwytu rzuciłabyś mu się na szyję i powiedziała: ty albo żaden, ty jesteś moim ideałem? I w tym momencie dostrzegłem błysk nienawiści w oku, do mnie nienawiści w oku. I ona powiedziała: ale ja mojego syna wychowałam na porządnego człowieka. Czyli jak kobieta spotka porządnego człowieka, to dzieci z tego nie będzie. A drugie, czyli jak kobieta wychowa syna, to on się na samca nie nadaje, a na troki od kaleson.